Szanowni Państwo, jesteśmy na podwórku kamienicy numer 56 przy ulicy 3 Maja. W okresie PRL-u była to ulica Świerczewskiego, ale przedwojenna nazwa wróciła i dzisiaj to jest 3 Maja. W tej kamienicy, na pierwszym piętrze, od podwórka, mieszkał pan Jerzy Wieczorek. Najbardziej chyba znany zgierski artysta, to znaczy w tym sensie, że żył i tworzył w tym mieście. A żył tutaj od urodzenia, tutaj żył jego ojciec, jego dziadek, pradziadek, prapradziadek. Mógłbym chyba z 8 czy 9 razy tych prapra wymieniać, ponieważ rodzina Wieczorków znana jest w Zgierzu od przynajmniej XVI wieku. Pan Jerzy mieszkał w tym domu od mniej więcej 1950-52 roku. Ja w tej samej kamienicy, prawie drzwi w drzwi, mieszkałem od roku 1966. Znaliśmy się, byliśmy sąsiadami, odwiedzaliśmy się z okazji imienin, my przychodziliśmy do pana Jerzego i do jego żony i odwrotnie. Moja żona i córka pana Jerzego, najstarsza, to były rówieśniczki. Razem się tutaj na tym podwórku wychowywały. Pan Jerzy pomagał ludziom. Ponieważ był działaczem społecznym, działał w różnych gremiach społecznych, ale i samorządowych, bardzo często ludzie zwracali się do niego z prośbą o jakąś pomoc. O pomoc w sensie nie tam załatwienia jakiejś sprawy, ale o pomoc prawną, jak coś załatwić. I pan Wieczorek to wszystko robił dla ludzi. I miał jeszcze jeden niesamowity atut. Pan Jerzy miał telewizor marki Wawel. To było przeszło 20 cali, nie wiem, 23, coś koło tego. Wszystkie telewizory wtedy miały 17 cali. No oczywiście był czarno-biały, ale był bardzo duży ekran i tam można było doskonale oglądać Mistrzostwa Europy czy świata. Pan Jerzy był urodzonym gawędziarzem, był harcerzem, w związku z tym gawęda była mu bliska. W dobrym tego słowa znaczeniu. Wspominał i opowiadał. Tak naprawdę to w tym czasie książki do historii, wiadomo jakie były. Człowiek historii tej prawdziwej uczył się z opowieści rodziców, dziadków. A ja wiele zawdzięczam panu Jerzemu, zwłaszcza o przeszłości Zgierza. Może nie tej najdawniejszej, bo to można było gdzieś tam w książkach wyczytać, ale o okresie okupacji. Pan Jerzy był przecież współautorem, drukował, projektował jedyną w czasie okupacji podziemną gazetkę na terenie Zgierza, Pobudka. Kolportował, wspominała to moja mama, mówi, słuchaj, ja się kiedyś patrzę, a Wieczorek jedzie na rowerze i podjechał do nas i dał nam takie gazetki tajne. Czyli to nie to, że on sam o sobie mówił, ale i ludzie o nim mówili. Okres okupacji, harcerstwo. Po wojnie harcerstwo. I takim harcerzem trochę pozostał do końca. Pomagać ludziom jak najmniej dla siebie i jak najwięcej dla ludzi. Dodam jeszcze, że był bardzo charakterystyczny. Jak ja go pamiętam, to chodził zawsze w czarnych spodniach, w czarnym takim tużurku, w dzianku, bo to nie była marynarka. W czarnej pelerynie, cieplejszej zimą, a takiej letniej z cienkiego materiału latem, i w czarnym berecie, i czarne buty. Dla mnie robił wrażenie kogoś z młodej Polski. Pamiętamy te piosenki o tych pelerynach, o malarzach i tak dalej. Pan Jerzy malował, rzeźbił. Nie chciałbym się wypowiadać na temat sztuki. Od tego są historycy sztuki, od tego są krytycy sztuki. Ja tak prymitywnie dzielę sztukę na dobrą i złą. Dobra to jest ta, która mnie się podoba, zła to jest ta, która mi się nie podoba. No tak się akurat składa, że to, co robił pan Wieczorek, to mnie się podoba. Malował, jeździł na plenery, przywoził z całej Polski mnóstwo zapamiętanych scen. Tam malował na plenerach, dokańczał nieraz w domu, ale malował przede wszystkim Zgierz. Muzeum, ale i w prywatnych rękach jest wiele obrazów pokazujących Zgierz, którego już nie ma. Bo oprócz takich domów, które stoją do dzisiaj i są na obrazach, to jest mnóstwo takich
kawałków architektury, jakieś podwórka, jakieś zaułki, których dzisiaj już nie ma. Odeszło. I w zasadzie nie ma nawet ich na zdjęciach. Jedynym dokumentem są te obrazy pana Wieczorka. O bardziej prywatnych stronach najlepiej powie ktoś z rodziny. Zapraszam teraz do mieszkania. W tymże domu, w tymże mieszkaniu mieszka wnuczka pana Jerzego, też artysta plastyk, nauczycielka wychowania plastycznego w jednej ze zgierskich szkół. Przejdźmy do niej. Jestem wnuczką Jerzego Wieczorka. Mam już troszeczkę więcej lat. No, znam dziadka przez 21 lat, z czego 3 ostatnie lata mieszkaliśmy, właśnie zanim poszłam na studia, to mieszkałam tutaj w tym domu z dziadkiem. No. Także no, moje wspomnienia są takie jak najbardziej osobiste. Zachwycali mnie ludzie, a osobowości, właśnie wolne umysły. Ciekawe właśnie środowisko, w którym poznałam, właśnie które dziadka otaczało, właśnie to środowisko łódzkie. Ja z dziadkiem bardzo często właśnie chodziłam i na wystawy, i do Spatifu również. No, po prostu zobaczyłam, że istnieje inny świat oprócz tego szarego, nudnego, który znałam. Chodziłam również z dziadkiem na takie mini plenery. Oczywiście w okolicach tutaj Zgierza, z tym, że no, dziadek miał taką osobowość, że uwielbiał ludzi, więc jak rozkładał swoje materiały, rysował, no to rozmawiał jeszcze z przechodniami. Pamiętam taką różnoraką aktywność dziadka na wielu polach, właśnie kontakt z młodymi ludźmi, no to było dla mnie takie normalne, nie tylko ze swoim pokoleniem, bo przychodzili do tego domu właśnie ludzie starsi, z czasów wojny, wspomnienia, były piosenki, tak, i to wojenne, głównie wojenne właśnie, akowskie, ale także i moi koledzy, koleżanki z mojego pokolenia, no to dziadek był, właściwie tak zagadywał towarzystwo, że ja już nie miałam szans z nikim porozmawiać. No oczywiście był takim gawędziarzem, wszyscy byli zachwyceni jak najbardziej dziadkiem, a przychodzili do mnie. Dziadek był takim strasznie wesołym, pomysłowym człowiekiem, strasznie aktywnym, nigdy się, tak mi się wydawało, się nie męczył. Z tego co pamiętam, to spał po 3 godziny w ciągu doby i to mu wystarczało, a większość czasu pracował i tutaj rozkładał sobie mniej więcej w tym kąciku sztalugę, kończył pracę, na przykład z plenerów kończył w domu, malował je, bo bardzo dużo prac jeszcze jest takich nieskończonych tutaj. No, miał taki zwyczaj, że część prac, których nie udało mu się skończyć, bo na plenerze robił po 200, po 300 rysunków, tak, no ale kończył w Zgierzu. Gdzie nie pójdę myślami, tam właśnie jest dziadek i jego twórczość i bardzo, bardzo duży krąg znajomych, kolegów, koleżanek, jego mnóstwo ludzi. Zależało nam na tym, żeby ukazać postać, która chyba jest tą najważniejszą, dominującą dla tej drewnianej tkanki. To był taki pan, który spacerował naszymi uliczkami. Bardzo wiele osób go pamięta i nosi w sercu. Pamięta tą jego czarną pelerynę i to, że rejestrował, spisywał wszystko. Był wspaniałą postacią. On po prostu nie rozstawał się ze szkicownikiem. Jak usiadł, zaczął mówić, zaraz zaczął rysować. Był to Stachanowiec. Jeżeli chodzi o obrazy, potrafił bardzo dużo namalować. Każdy z nas dzieci, a jest nas czwórka. Ja jestem jedynakiem, 3 siostry. Także mamy po około 400 obrazów, każdy ma. Dla mnie Jerzy Wieczorek był niedoścignionym wzorem. Był to człowiek, który wpadał do nas, do domu, zarażał jakimiś pomysłami, wciągle coś ciekawego opowiadał. Ponieważ nie miał prawa jazdy, chodził wszędzie na pieszo, całym Zgierzem zawsze żył. Mówi, jeszcze muszę wejść w jakieś podwóreczko, bo mu widziałem jakieś tam gzymsy. W momencie, kiedy nie było fotografii kolorowej,
gdzie wręcz niszczono u nas zabytki, on widział w tym piękno. Te chałupy znikały, szczególnie domytkacz. Było ich 140 parę, a jest obecnie garstka. Było dziwne, że walczył o ten bruk na ulicy Narutowicza, który w tej chwili się okazuje, że jest no, niebywałą rzeczą. Opowiadał mi o skansenie, który ma powstać. To, co Bogusławski Arkadiusz zrealizował, to były jego pierwsze projekty, wizje, że tak ma być. Chodził po chałupach i rysował wszystkie okucia w każdej chałupie. Jest opis, z jakiej chałupy, co i jak. W jakimś celu, nie? Bo wiedział, że może za 20 lat już tego nie będzie. A on rysował, mając 18 lat, już przed wojną. Ja w tej chwili mogę godzinami siedzieć, oglądać te podwóreczka, których już nie ma. Z żoną zrobiliśmy coś takiego, że poszliśmy z tymi obrazami na te miejsce, gdzie on malował po latach i po prostu robiliśmy zdjęcia. I dlatego właśnie będzie można porównać. Zawsze jakiś obraz zamiast kwiatek, to obraz, nie? I jakoś to szło. Nigdy nie było to dążenie do jakiejś fortuny, do jakichś pieniędzy. Raczej to było w formie datku. I tak trzeba. Najstarsze pamiątki po tej rodzinie są u mnie. Jest obraz tutaj, wjazd do majątku w Ludźmierzu, gdzie Jerzy miał 15 lat. W latach 40. przy całej mojej mamie w kopertach mama była wysiedlona, jakieś tam rysuneczki drobne. Uważam, że cały czas jest niedoceniany. Te obrazy powinny się znajdować właśnie w tym starym Zgierzu i na okrągło młodzi ludzie powinni oglądać. Nieraz się zastanawiam, przecież już jest 20 lat od śmierci Jerzego. Nie ma takiej osoby, która by zastąpiła go.